Gość Radia Lublin. 16 minut po godzinie 8. Wojciech Brakowiecki, witam. Dzień dobry. Witam też w studiu gościa, profesor Mieczysław Ryba, historyk katolicki Uniwersytetu Luberskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, rocznicę odzyskania niepodległości będziemy obchodzili dopiero w poniedziałek, 11 listopada. Ale te wydarzenia 101 lat temu, które się wydarzyły, a może samo odzyskanie niepodległości, poprzedzało szereg innych wydarzeń. Przepływ informacji oczywiście był zdecydowanie inny, ale wieści dochodziły z Poznania, Warszawy, z Lwowa, że coś się dzieje. No, podziało się w wielu miejscach, ponieważ wojna szła ku końcowi i państwa centralne tę wojnę przegrywały, a w Rosji zamęt rewolucyjny wykluczał ją z pewnej rozgrywki m, takiej geopolitycznej. E, więc w tych różnych dzielnicach e, jeszcze no, w, proszę, w Krakowie, bo więc i w Galicji Powstawały inicjatywy po to, żeby tę władzę okupacyjną wyeliminować. Przypomnijmy, że na wszystkich tych terenach, łącznie z kongresówką, już dominowali Niemcy i Austriacy, więc państwa centralne te, które wojny w istocie przegrały, a front daleko przesunął się na wschód. W związku z czym e, rzeczywiście e, nie tyle nawet, e, czy nie tylko te informacje wewnętrzne rozstrzygały o tym, że pewne inicjatywy Polacy podejmowali w poszczególnych dzielnicach. Ale widzieli, co się dzieje, jeśli mówimy o końcówce I wojny światowej i o tej klęsce jednak Niemiec, bo ona się zbliżała szybkimi krokami. A sytuacja wcale nie była prosta, bo Polski właściwie nie było od 123 latach na mapie. I ci ludzie, o których pan profesor wspomniał, musieli się jakoś ze sobą porozumieć. Po pierwsze, po drugie, byliśmy w przeciwieństwie na przykład do takich Czechów. W trzech zaborach, a więc jest to skomplikowana sytuacja z wielu względów. Po pierwsze, tego porozumienia, pewnej mentalności już innej, poszczególnych dzielnicach, innych uwarunkowań społecznych, takich gospodarczych i tak dalej, i tak dalej. Tych problemów było co niemiara. Taki kraj, który jest właśnie dzielony na kilka. Albo i, i różne podmioty mają we władaniu, no to rzeczywiście jest sytuacja niezwykle trudna, bo wiele okoliczności musi się wydarzyć, ażeby stworzyła się geopolityczna przestrzeń do zagospodarowania tego w perspektywie państwa polskiego, ale tak się właśnie. Zdarzyło I rzeczywiście te ruchy polityczne były bardzo intensywne również w kongresówce, bo tutaj się rzeczy ostatecznie rozstrzygały. Kto przejmie władzę w kongresówce, ten będzie mógł tę niepodległość ciągnąć dalej. A tę władzę na początku przejmuje Ignacy Daszyński, bo to on dociera do Lublina z misją utworzenia rządu. To jest troszkę mit. Ignacy Daszyński przejął, owszem, władzę, czy lewica, tutaj w Lublinie, ale na, na bardzo niewielkim terytorium i na bardzo krótko, to kilkudniowy rząd. Takich inicjatyw było wiele. Nie jest też prawdą, że to jest pierwszy rząd, który się ogłosił mianem rządu, bo była cała seria rządów Rady Regencyjnej w Warszawie i dokładnie się to nazywało rządem, dokładnie tworzyło administrację i na bazie tej administracji praktycznie państwo polskie później funkcjonowało. To była taka lokalna inicjatywa lewicy, która chciała, jak gdyby, wyprzedzić pewne wypadki, czy też sprzeciwić się temu, co zwiemy Radą Regencyjną i jej rządami w Warszawie. Dlatego Bo Rada Regencyjna, od razu dopytam, traciła na popularności. Traciła na popularności ze względu na to, że na popularności tracili Niemcy i Austriacy, a to mimo wszystko. Regenci byli związani i rządy przy niej powstałe byli związani jakoś z państwami centralnymi, a państwa centralne, również na naszym regionie, tutaj lubelskim, straciły całkowicie popularność po traktacie brzeskim. Czyli po tym, jak Helmszczyzna i Podlasie zostały oddane państwu ukraińskiemu, a traktat brzeski. To był początek, czyli luty 18 roku. To był traktat, który powołał nie tylko do życia państwo ukraińskie, ale przede wszystkim był traktatem pokojowym między Rosją sowiecką a państwami centralnymi. I tutaj ta karta państw centralnych była zgrana, a więc siły polityczne, które stawiały na państwa centralne, również były zgrane. Przypomnę Józef Piłsudski, który przez pierwsze lata swojej działalności w I wojnie światowej, grał na Austro-Węgry już mniej więcej już od 17 roku zupełnie nie dlatego on wraca w, jako powiedzmy w całej tej chwale jako prześladowany przez te państwa, uwięziony przez Niemcy i prześladowany. W tym względzie ci, którzy tego nie zrobili w odpowiednim czasie, a Rada Regencyjna trwała na swoim posterunku do końca, mieli niską popularność. Co nie znaczy, że małe znaczenie. Bo jeszcze raz mówię, żeby zbudować państwo, trzeba zbudować administrację. Więc zręby tej administracji zasadniczo funkcjonowały dzięki rządom, które wcześniej już były organizowane przez Radę Regencyjną. Dzięki tym wartościom, dzięki tym przymiotom, o których Pan wspomniał, a propos Piłsudskiego, to spowodowało, że on automatycznie niejako został wysunięty na to czołowe miejsce? Nie, on po prostu przyjechał. Niemcy zdecydowali się go wypuścić, też czytając jakąś sytuację polityczną w kraju. No ale przyjeżdżając, miał na tyle wysoki autorytet i na tyle wysoką akceptowalność różnych sił politycznych, od tego rządu lubelskiego. No, Krótko, przecież kilka dni działającego poprzez Komisję Likwidacyjną w Krakowie, a kończąc na samej Radzie Regencyjnej, która pamiętała współpracę z nim wcześniej, więc od lewicy po prawicę, był względnie akceptowalny i mógł tę władzę w jakiś sposób przejąć. On na początku przejmuje tylko władzę wojskową, dopiero później uzyskuje od Rady Regencyjnej pełnię władzy. Przypomnijmy, przyjmuje ją z rąk Rady Regencyjnej, a nie rządu lubelskiego. On rządu lubelskiego w ogóle nie uznawał. Mimo tego, że rząd lubelski uważał go za swojego przywódcę, bo uważał, że to jest pewien rodzaj awantury, która może doprowadzić do wojny domowej. On jak gdyby zaakceptował tę nieakceptowalną społecznie Radę Regencyjną po to, żeby kontynuować pewną legalność, że tak powiem, i taki formalizm funkcjonowania również swojej osoby i tych rządów, które będzie powoływał później jako. Naczelnik państwa. Więc to była postać o dużym, takim autorytecie, ale w tym sensie dobrze rozpropagowana, pewien punkt do odniesienia, który mógł być akceptowany przez różne siły polityczne. Panie profesorze, sam 11 listopada 1918 roku to była euforia. Jak, jak wyglądał ten dzień? To była euforia u jednych, tylko pamiętajmy, że to wszystko dzieje się w pewnym procesie. To nie jest tak, że jak Piłsudski ogłosił, prawda, światu, że powstaje państwo polskie, to, że wszyscy uważali, że to w tym momencie powstało. Niektórzy, ja wspominałem o tych środowiskach aktywistów, uważali, że 5 listopada 16 roku jest tym dniem. I tu też była euforia. Była też w październiku taki manifest. Kiedy wychodzi akt 5 listopada. Tak jest. I to na w Lublinie ogłaszane. Między innymi bo w dwóch miejscach, w Lublinie i w Warszawie, yy, bo tutaj była stolica okupacji austriackiej. W październiku Rada Regencyjna ogłasza też taki swój manifest. Niektórzy uważali, że to w ten moment, to wszystko jest w pewnym procesie. Oczywiście pewni, pewne grupy społeczne, siły polityczne bardziej związane z Piłsudskim uznawały, że no to ten, ten moment, ten akt, który Piłsudski deklaruje jest tym, tym momentem. Ale tak to wszystko było płynne do tego stopnia, że trudno było przez pierwsze lata niepodległości tak zdefiniować ten 11 listopada. To się dopiero stanie po zamachu majowym, kiedy prawda, Sanacja rządzi i, i tworzy pewną legendę swoją. I w ten sposób kreuje, ale pamiętajmy, w różnych miejscach różne siły polityczne to animowały. Narodowcy później uznawali na przykład 28 czerwca, czyli podpisanie traktatu wersalskiego jako taki akt, absolutnie rangi międzynarodowej, który powołuje państwo polskie do życia Wprawdzie już w 19 roku. To wszystko jest w pewnym procesie, aczkolwiek rzeczywiście ten 10-11 listopada jest istotny, bo te, ten przyjeżdża Piłsudski, który w istocie zostanie później tymczasowym i dalej naczelnikiem państwa, a więc punktem odniesienia dla różnych terenów trzech zaborów. Ale ten dzień warto oczywiście świętować. Zdecydowanie, bo jest, no w tej chwili praktycznie już nie ma tego sporu przedwojennego co do tej daty i w istocie Piłsudski odegrał ogromną rolę, również zapobiegając pewnym wewnętrznym konfliktom, bo skupił władzę i przez to od strony nie tylko symbolicznej, ale i realnej powstał rząd polski. Profesor Mieczysław Ryba, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo.